Po prawie 40 latach mieszkańcy osiedla Kadłub i Dąbrówka w Nowym Sączu doczekają się uregulowania potoku Dąbrówka. Potok, choć na pierwszy rzut oka nie robi wrażenia, sprawiał mieszkańcom ogromne problemy. No do tej pory tak się złożyło, że nawet w sobotę żeśmy aż tam do góry żwir kupili, wysypywaliśmy w własnym zakresie, no bo troszkę podmokły teren, już zalane wszystko, ani nie dojdziemy, a jest domów coś 12, ani nie dojdzie, ani nie dojedzie, innych są mieszkańcy, którzy tylko i wyłącznie mają drogę tutaj. No i dzieci do szkoły, no to topią się po kolana. A jak dodaje Krzysztof Leśniak, przewodniczący zarządu osiedla Kadłub, mieszkańcy od wielu już lat czekali na te inwestycje. Od 1986 roku ja tutaj mieszkam, na tym osiedlu i odkąd pamiętam, zawsze był problem. I tutaj najgorzej cierpieli ludzie, którzy mieszkają po lewej stronie tego potoku. Także myślę, że zaczną spać spokojnie. O regulację potoku od wielu lat zabiegał radny z tej dzielnicy Michał Kądziołka. Jestem niesamowicie szczęśliwy i chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym parlamentarzystom, panu posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi, panu posłowi Patrykowi Wichrowi, pani przewodniczącej Iwonie Mularczyk, bo bardzo długo, tak jak powiedziałem, na tą chwilę czekaliśmy. Tutaj przy naprawdę małych opadach deszczu były problemy, gospodarstwa domowe były zalewane. I mam nadzieję, że już po tej regulacji te problemy będą należały już do przeszłości. Inwestorem są Wody Polskie, a koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych. W tym roku zrealizujemy tutaj ten odcinek, dlatego zaprosiliśmy Państwa. To jest około 200 metrów, to jest taki najbardziej newralgiczny punkt na tym właśnie potoku Dąbrówka. Koszt prac w tym roku szacujemy według naszych tych kosztorysów inwestorskich na kwotę około 1 700 000 zł. W przyszłym roku będziemy kończyć, tam są następne 3 kilometry koryta do wyregulowania, do umocnienia, zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Po zakończeniu tej inwestycji w przyszłym roku mieszkańcy tych terenów będą mogli spać spokojniej. W ramach tej inwestycji nie tylko umocnimy koryto, ale też uporządkujemy infrastrukturę w pobliżu, tak żeby woda w trakcie kolejnych wezbrań mogła bezpiecznie przepływać. Prace przy regulacji potoku powinny się rozpocząć w połowie maja.